Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me. Dzień dobry! Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zostawcie swojego kota, psa, zostawcie prącie, zostawcie wszystko. Jedziemy na pełne! Chodzi grzyb, pleśń po prostu, pleśń. Też miałem z tym do czynienia, wilgoć się wdała do pokoju. Identycznie to u mnie wyglądało, naprawdę. Nie widzę żadnej różnicy. A ty tylko spróbuj tu wskoczyć na komputer, ty cymbale. Trup jest w lodówce, co ty kurwa się spuszczać nad tym tematem. Jest trup w lodówce i chuj. Jinx! Parcie na szkło. Może ze słoik do dupy wsadzisz. Dobra wołowinka. Na burgery. Więc nie mam zamiaru kurwa tam schodzić. A! Ja jebie, co to kurwa tam szło? Cicho. Krople, nie spadajcie. A! Kurwa, dobra. A! Pierdolę. Z odblokowanym mnożnikiem dla konkretnego jebnięcia z kopyta. Proces technologiczny 14 nanometrów, aż swędzi pyta. A skoro pozostajemy w temacie genitaliów, to można na nim smażyć jaja, tak się grzeje skurwysyn. Wiele komponentów pochodzi od... Be quiet! Z jednego tylko powodu. Nazwa firmy po przetłumaczeniu to jeden z moich ulubionych tekstów. Miapata! Grafika miażdży pałę niczym 150-kilogramowa aktorka porno. 240 GB to wystarczająco dużo miejsca na pornosy. Dzięki szybkim kościom pamięci zdążysz wyłączyć film jeszcze zanim stary naciśnie na klamkę. Wyglądem przypomina ten, na którym Majka Jeżowska śpiewała: A ja wolę moją mamę. W muszle słuchawek uszy wpadają niczym lizak w srakę. I chociaż wysysa z baterii resztki życia niczym wkurwiony warlock, ma kilka klawiszy funkcyjnych, które idealnie sprawdzają się podczas rozgrywki, m.in. przycisk selfie, abyś mógł uwiecznić swój głupi ryj podczas wipe'a. Kalkulator do przeliczania playek. To także jedyna klawiatura na świecie, dzięki której zapauzujesz WoWa. Przycisk off doskonale sprawdza się przy chęci szybkiego spierdolenia z BG albo areny, no bo ile można patrzeć na własną śmierć? Niestety, można go przypadkiem wcisnąć kulfonem podczas wspomnianego face rollu. Najważniejszym przyciskiem funkcyjnym jest wyłączenie dźwięku. Sprawdza się szczególnie na rajdach, kiedy ssasz wymiana w każdym aspekcie, a gildia zaczyna cię wyzywać na TS-ie. Aha! Zapomniałbym o przełączniku turbo na spodzie urządzenia. Dzięki niemu czas reakcji klawiszy skraca się 10-krotnie, a słowa pisane z caps lockiem są jakby głośniejsze! O kur... Mysz Razer Naga Hex. Naga Hex. Na sznurku, żeby nie spierdoliła. Ergonomiczna. Ręka leży na niej jak na nastoletniej piersi. Logo pulsuje niczym krew w penisie podnieconego gimba, kto by nie lubił 6 podświetlanych klawiszy dodatkowych. Chyba tylko ten, kto nie ma kciuka. Kosmiczna suma item level 868. Tak, dziękuję, naprawdę bardzo wam dziękuję. Całe życie na to pracowałem. Tam gdzieś czai się legendarka. I ja tą legendarkę kurwa znajdę. Ja się integruję, siedzę z innymi druidami przy baseniku, przy wodzie, gadamy se, dyskutujemy. No taka kurwa sytuacja, nie? Zatem jedziemy. Bang! No, dupy nie urwało. Jedziemy dalej. Schisłem. Proszę, no kurwa, ja przecież grzeczny byłem cały rok, kurwa, nie przeklinam. Miałem sobie, kurwa, na telefonie zdjęcie Izaka, kurwa, pierdolnąć i pokazać, że Izak zawsze wygrywa i może Izak, chodź, coś wygramy, uuu, pomóż mi. Tam biegnie ten cymbał z tą legendarką taką, o, w tym bąblu. Cymbale! Ten opening to jest dramat, tak jak nazwa gildii tego gościa. Dzisiaj będzie opening number 2. Co jakiś czas, może... ściany napi***ać sąsiad, który jest cymbałem. Ewentualnie chuj w klawiaturę, nie wiem dokładnie, dźwięk jest podobny. Prosiłem, tak? Na klatce napisałem kartkę. Proszę nie napi***ać chuj w klawiaturę. Kadolin będzie nagrywał film. Oczywiście sąsiad wyjebane, nie? Sąsiad ma wyjebane, no trudno. Ja też będę miał wyjebane, jak przyjdzie chuja, żeby mu pomóc z komputerem, bo mu się Internet Explorer nie otwiera, bo porno strony chuj oglądał cymbał. Dasz radę. Ręko, kurwa, dasz radę! Dupa! Kurwa! Cipa! Jest! Jest! Kurwa, jest! Wiedziałem, pierdolony! Kurwa!
jest o tobie, katforma, 100 energii, kurwa, więcej. Git? Malutki cymbale. Spierdalaj. No i chuj. Dobra, pokaż się tu. O kurwa, ale nie policzkuj mnie, co ty to głupi jesteś? Podrapał mnie tu po szyi, mam czerwoną, teraz jak będę wyglądał na filmie, całe życie z debilami. Włosy właśnie zjadłem kota i zachwalę. Jinx nie potrafi, na moje szczęście, włączyć komputera. Potrafi go natomiast wyłączyć. Drugi weekend był... A chuj wie kiedy był. I też zauważam właśnie na tym filmie, że ja też na tym filmie jestem i w pewnym momencie idzie Soushibo, ja przed nim idę, potem się mijamy, potem go trącam barem, potem robię tak, sorry memory, idę dalej, więc no tak, tak, to byłem ja. Jakbyś był na pierwszej randce z dziewczyną, to jakiego skilla byś na niej użył? Jak to się mówi, sapet girls can't say no. Damn, son. Prosty! Ja jestem pojebany. Jestem po prostu zjebany. A tu życie dzieje w samolocie, samolotem lecą. Najmądrzejszy człowiek na świecie, lekarz, papież i młody chłopak, uczeń. Tylko mają 3 spadochrony. Jest ich 4, awaria samolotu. Lekarz mówi, panowie, nie wiem, ale ja muszę wyskoczyć beze mnie na ziemi, to ludzie się pochorują, bo umierają. Wyskoczył. Najmądrzejszy mówi, no nie, no beze mnie to nie, no jak, no ja jestem najmądrzejszy, tam głupota, to wszystko się rozsypie. Wziął spadochron, wyskoczył. Papież mówi do młodego, ty jesteś młody. Ja już pożyłem, także ty wyskakuj, ja tu już zostanę. A na to młody mówi, proszę się nie przejmować. Mądry zamiast spadochronu wziął mój torister. Ale kot. Na tym YouTubie, co często tak naprawdę nie ma... Ijo, 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 słyszałem. Czego nie widzi Situn? On na pewno nie widzi rosnącej ilości subów na moim kanale. Nikt ich, kurwa, nie widzi. Fizy, pozbyłem się tej ksywki po tym, jak Uś wyjechał mnie na pysk i po co tu kuć, skoro fizyka nie dla wszystkich i chociażbyś widział błysk w tym, wyjdziesz z niczym. Haha, tak brzmiał ten tekst. Przestań się mazać. Nie płacz. W grze nie chcę być człowiekiem. W grze chcę być tym, kim nie mogę być naprawdę. Czyli wielkim, zielonym, ogólnie to brzydzę się alkoholem. O, jaki piękny zapach. O, skisłem, kurwa, ludzie, naprawdę. Boże, jakie dobre. Dlaczego lubisz grać w horrory? Ja po prostu lubię mieć pełne pory. A tu? Żelazkiem się przypaliłem. Sprawdzałem, czy jest gorące. I chuj. Patrzcie, ja mam rączki tutaj, tu dalej, itemy lecą. Na PvP zostawiam też ten talent zostawiam. Jinx, nie odsuwaj kurwa firanki, ty cymbale. Ja tu robię klimacik, a ten tam łazi kurwa i mi odsuwa zasłony, no. Rotacja to wiadomo, no to co po kolei robisz, tak? Czyli jak na przykład idziesz do kibla, to pierw ściągasz gacie, a potem srasz, a nie srasz, a potem ściągasz gacie. Wykonam takie ćwiczenie na głos, na dykcję. To ćwiczenie wygląda mniej więcej tak. I tam można poczuć... Więcej gazu, cymbale, na pewno odjedziesz. Sprzęt by im nie wydolił na to. Czy ja powiedziałem wydoił? Tam łączeni w jedno. Wow, zahaczyłem sobie oko, prawie sobie wybiłem. Kurwa, L4! I myślę, że nie narodził się jeszcze taki serwer prywatny, gdzie mielibyście 100% pewności, że wasze postacie, wasze życie całe na tym serwerze jest bezpieczne. Nie, tam w każdej chwili może pierdolnąć bomba z góry, piorun, rozpierdolić serwer i będziecie w ciemnej dupie. Tak jak ja kiedyś na Anderii, gdzie piorun pierdolnął i wszystkich złajpowało. I wszyscy będą na niego patrzeć i mówić, patrz, jak mu się zbroja świeci. Widzicie? Minus 21. O, widzicie, jak się moja Leroy Jenkins, tak się nazywa moja sieć prywatna w domu. Ha, 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 Leroy!
Minus 21, ja pierdolę. Gdzie ja kurwa żyję? Dobrze, że kurwa te krajtuzy założyłem. Gdzie się chuju turyjesz tym pierdolonym swoim blindem kurwa na piździe? Was jadę w srak. O, to mnie wkurwia. Patrzcie na tego. No lata skurwysyn napierdala mnie tymi gwiazdkami z góry. To jest kurwa przesada. To jest kurwa przesada. Naprawdę. Wszystko kurwa zrozumiem, ale tego kurwa nie potrafię zrozumieć. No nie potrafię tego kurwa zrozumieć. Dlaczego tego kurwa nie znerwują? Z tym się nie da walczyć po prostu. Nic kurwa nie zrobisz temu skurwysynowi. Co mam kurwa rzucać gówne w niego? Gdzie jestem? W dupie. 5, 4, co? 5, 4, 3, 2, 1. Udało się. Co miałem kurwa się rzeźć do monitora? Co ja debil jakiś jestem, cymbał? No. Po prostu ręce mi opadły. Kurwa jaja mi opadły. Wszystko mi opadło kurwa nagle. Co się stało nagle? Dzień dobry. A co tu kurwa tak jasno? Kolor tła jest realny, jest jak najbardziej. Pierdalaj. Jessica Nigri ma co najmniej dwa powody, dla których przedstawiamy na pierwszym miejscu. Jeden to jest ten, a drugi to jest ten. Lady Deathwing jakoś lepiej zadbała o swój ABS. Tak jest lepiej wyrzeźbiony. A Syndragosa? Rzuć fast foody, grubasie! Znalazłem też jedno zdjęcie Jessica, gdzie przebrała się za belwkę, dokładnie za maga. No i co mogę powiedzieć? Kastowałbym. Yes, daddy. W tym jej magu to jedna rzecz mi się naprawdę nie podoba i nie pasuje mi. Czy ja powiedziałem, że mi się to nie podoba? Na tym zdjęciu Jessica wygląda identycznie jak dziewczyna mojego kumpla. Takie same rogi ma. I ta twarz Jane'y, którą gładzi zimny palec Artasa. Wyjebało mnie po prostu z kapci, w których aktualnie kurwa jestem. O, tu kapcie. Nie była jeszcze chyba Artasem, nie? Ale jakby chciała być Artasem, to jakby to było? Postać? Artas. Missing item? Kutas. Smoczyca z tymi rogami. Tu na tym zdjęciu na przykład wącha ręka. Świat cosplayu i świat gamingu to są takie dwa światy, które gdzieś tam się ścierają, przyciągają do siebie. Te dwa elementy po prostu pasują do siebie, tak? Jak penis i rakietka, jak penis i bagietka. Tak powinna wyglądać belwka. Jessica Nigri miała pewne warunki fizyczne swoje takie, które nie tyle ją dyskwalifikowały, jeśli chodzi o postać belwki, ale jakby ta belwka była zbyt cycata po prostu. Fotografowi się trzęsły ręce, kurwa, no. Tak, kurwa. Mówię, zrób gościu dwa zdjęcia. Zrobił dwa zdjęcia, wszystkie, kurwa, takie, no. A to wiecie, kto jest? To nie jest zdjęcie z zoo. Zaraz, zaraz, Geralt. Czy to ty? A jeśli ktoś się znajdzie i powie, że o, taka zielona orczyca, to mi się nie podoba, te zęby mi się nie podobają, to niech sobie wejdzie na stronę tej dziewczyny i sprawdzi, jak wyglądała w wersji Lady Deadpool. Moja ulubienica, Yarpena oczywiście. Jaina w jej wykonaniu naprawdę wygląda świetnie. Martwa cosplay robi zajebiste rzeczy. Żywe cosplay robi, żeby było śmieszniej. I w ogóle osoba generalnie nie jest żywa, ona tylko ma ksywkę martwa, wiecie, ona nie jest martwa, ona jest żywa. Martwa Tyrande, znaczy martwa jako Tyrande. No jakbym nie wiedział, że to są cosplayerzy, to ja bym te krowy normalnie wydoił. Przekąt na 24 cale uniemożliwia doznanie kontuzji karku, jak to się często zdarza przy większych monitorach, kiedy gracz zbyt gwałtownie szarpie czachą na boki. Odświeżanie jest tak błyskawiczne, że ciężko zauważyć, kiedy deadliśmy, a już szabrownicy lutują nasz korps. Fotel wyścigowy, jakby wyjęty prosto z bolidu F1. W razie potrzeby w półtorej sekundy jestem pod drzwiami kibla. W centralnym miejscu personifikowany nick właściciela. Prawdopodobnie produkowana jest w sąsiedztwie fabryk Whiskasa, bo kot notorycznie pociera o nią ryja. Całość oświetla mi lampka stojąca na statywie od lustrzanki. To dzięki niej widać na pomarańczowo mój ryj na filmach. Żarówki przepalają się w niej tak często jak styki w mózgu Daniela Magikala. Poniżej poziomu blatu znajdują się elementy, których normalnie nie widać, ale bez których nie mógłbym się obejść. I nie mówię tu o bojlerze na brzuchu. To kaloryfer, tylko się zapowietrzy. Cały sprzęt, który mam już trochę czasu, dostałem, nie wiecie tego, dostałem od bezdomnego. Bezdomnego? Tak. Niestety parę dni później zmarł, tańcząc za gold w Orgrimmarze. Ja się, moi kochani widzowie, z wami żegnam i niech cymbał będzie z wami. Pum!